usterek. Dobra, wypadałoby ich odznaczyć. Muszę sprawdzić, dowiedzieć się co kombinują. Pierwszy, drugi, trzeci. Jak mnie zobaczą, to koniec. Piąty. Okej. Daj kamienia! Rzucisz czarny? To odwróci ich uwagę. Myk. Very good job. Mam nadzieję, że te krzaki są wystarczające. O, kurczę. Jak się trzymasz? Chyba nie. Hmm? Ciekawe, bo to zajmie. Stanowczo za długo. Okej. Co tu mamy? Małe kilo. Dwa przenieść. To mam. Okej. Traj taśma. Zobaczę, czy przypadkiem czegoś... Jest wszystko porobione, tu też. Tu też nie mam nic do stworzenia. Okej. Jezu, ale to długo trwa. No nie wiem, chyba nie aż tak długo. O. Time for me. Tak myślisz? Ile czasu jeszcze mam? A skąd mam wiedzieć? Zwiniemy się jak doktor skończy. Kurde, i co teraz? Chyba tam muszę iść, jak jest. No. Wycofaj. Co? Krzaki, krzaki. Tam mnie nie zobaczą. Tak myślisz? No i słabo. Nie, to nie była moja kolejna służba. Zażalenia do dowódcy. Czy ja wyglądam jak dowódca? What? Bo... No, masz rację. Dobra, nie będę płakał. Udało się. Good for me. Dobra, co tutaj teraz? Robimy co nam każą. Właściwie chyba idę. Jak mnie nie zauważy. Masz włączone ogrzewanie? Nie, tu nic nie ma. Właściwie jedyna droga, którą mógłbym obrać, to jest ten doktor. Ej, ale doktor nie ma kombinezonu, czyli mogę go ściągnąć. Zawsze pada deszcz. Właśnie. Czyli trzeba iść po doktora i mu wsadzić kosę w żebra. Gruba horda. Wysłanie ekipy kontrolnej po godzinie 19, żeby dostać się do wnętrza jaskini i dokładniej ocenić warunki. Uwaga dla doktora Andersona. Pańska teoria, że obiekty degenerują w kierunku prymitywnych zachowań nocnych, wydaje się coraz bardziej prawdopodobna. Koniec raportu. Nie słyszałeś? Ponad 400 obiektów. A to nie są nasze zwyczajne, przeciętne świrusy. To trzecie stadium. To jest dzieci. Zatem zapomnij, czy ty zapomnisz. To niemożliwe. Na obiekty nie śpią, tylko są w stanie hibernacji. Obudziłeś kiedyś hibernującego niedźwiedzia? Muszę trzymać się krzaków. Nie. A hibernującego świrusa obudziłeś? W zasadzie to tak. Byłem jednym z ocalałych z kopalni White King. Widziałem, jak jeden rozszarpał mojego kumpla, jakby opierał banana. Te kombinezony chronią przed wieloma rzeczami, nawet nie przed nimi. Jasna cholera, Takara. Jezu, tak mi przykro. Ta misja była zjebana od początku. I właśnie dlatego nie wejdziemy do środka. Gdybyśmy zablokowali te jaskinie, to, no nie wiem, zmniejszymy ich populację. Nie wiem, kapralu. Jest tu dużo jaskiń. No dobra, wynosimy się stąd. Odczyć jaskinie. Tak, jakby to kogoś obchodziło. Rzucić tam trochę napalmu, granatów i po kłopocie. Dobra, czas na mnie. Alaska. To odwróci ich uwagę. Gdzie oni? A, chyba sobie poszli po prostu. Nie, dobra, jest tu. Coś tam się poruszyło. No już, wracaj. Krzaki. Tam mnie nie zobaczą. Coś słyszałem. Mission accomplished. Good job. Dobra. Czyli zdaje się, że będzie nasza pierwsza walka z hordą już niedługo, coś czuję. Ziomeczek nie odpuści tej jaskini. I ja też nie. Tylko skąd wziąć naboje, żeby wytłuc 400 kurdziaków? Ja ledwo sobie radzę z 3. Oni nie śpią. Bełt z osadem. Bełty z osadem sprawiają, że wrogowie obracają się przeciwko sobie, korzystając z nich, żeby powodować chaos. Korzystaj z nich, żeby powodować chaos w szeregach przeciwników. No, powiem, że to może być przydatne w dużych grupach na pewno. Ojoj. Padałoby się zająć tym. Daj karabin. Rap. Skubany. Dychaj. O Boże, ale się teraz ich naroiło. Buzman, odezwij się. Nick, heja, jestem. Kiedy wyjeżdżaliśmy z Ferwell, ten typ z Miro, żołnierz, kim on tam był, zabrał sam. O czym ty? Miał identyfikator. Jak miał na nazwisko? Boże, O'Brien. Gęba ci się nie zamykała. Przez całą drogę aż do Three Fingered Jam. Ten koleś żyje. On żyje, buzer. O czym ty mówisz? Byliśmy tam. Cały obóz został wybity do nogi. Nie no, wiem o tym, ale usłyszałem... Dostałem się na ich lądowisko i... Zaraz. Wlazłeś na ich lądowisko? Co ty... Posłuchaj mnie. Usłyszałem ich... Pierwsze primo to gdzie mam iść. Bo tego nie jestem do końca pewien. Ale wydaje mi się, że musi się skończyć ta kwestia dialogowa i wtedy dostanę zadanie. Prefalęgowa. Okay. Mówili o kimś, kto nazywa się O'Brien. Dick, lepiej... Nie, buzer, to nie tak. Po prostu... Hej, no... Prześpij się trochę. Bez odbioru. You're gonna die. Tak, to rozumiem. Tu Radio Wolne Oregon. Prawda was wyzwoli. Początek tego piekła, którym stało się nasze życie, nie zaskoczył... Dobra, zróbmy tak. Pogoni za Leonem. Aha. Al ciało Alvareza. Nikogo, kto słuchał mnie, kiedy to wszystko się wydarzyło. A ja... byłem jednym z niewielu. Większość z tych, którzy otwarcie występowali przeciwko federalnym... Cóż, nie skończyło się to dla nich dobrze. Cmentarze są pełne męczenników. Tych, którzy chcieli obnażać kłamstwa i bzdury. Wiem o tym, bo i mnie chcieli dorwać. Założyłem Radio Wolny Oregon kilka tygodni przed upadkiem federalnych. Nadawałem z nieoznakowanego vana. Jeździłem z miasta do miasta, zanim drogi zostały zablokowane, a mosty zniszczone. W próżnych wysiłkach powstrzymania świrusów. No co jest z nim? Tu Mark Copeland z Radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstw. Wydawało mi się, że już... To nie jest Alvarez. Cmentarze są pełne świrusów, nie męczenników. No i musiałeś się przemieszczać, bo gdyby ktokolwiek natrafił na twojego nieoznakowanego vana, wysadziłby go w pizdu, żeby nie musieć słuchać tego twojego durnego Radia Wolny Oregon. Spoczywaj w pokoju. Już cię nie dorwą. No. Okej. Zadanie wykonane. Lecimy dalej. O kurde. Ojoj. Jak daleko. Jakie to jest zadanie. Pogoni za Leonem, tak? Spotkaj się z Takarą i Alkajem w obozie Hot Springs. No dobra. Najpierw sobie porobię w takim razie inne zadania. Zacznę od tego. Ale w pierwszej kolejności ja muszę skoczyć po paliwo. Muszę dość mocno wyjechać stąd, o ile mi się to w ogóle uda. Bo paliwa to nie mam w ogóle. Ups. Tu jest? No, nie ciekawego. O, jest. Okej. Nareszcie. Co to za znak zapytania? Kurde, czemu on znikł? Będę musiał tu wrócić i dokończyć wypalanie strefy lęgowej później. No, tak mi się też wydaje. A jednak coś tam jest. Ciągle dowiaduje się nowych rzeczy. Ogrodzeniowy. Nie, dziękuję za coś takiego. Żeby wytrzymałość dobra, ale damage już kiepski. Za typo. Kurde, okazuje się jednak, że straciłem czas niepotrzebnie tu schodząc, bo tu nic nie ma. Muszę podbierać trochę tego pachruścia do zrobienia bełtów. O proszę. Zawsze się przydają. Wyjechałem już chyba ze strefy. O, shit. Za mało paliwa. No to nie wiem, jak ja to ogarnę. Ale co by nie było, jadę na tą miejscówkę, którą mam teraz zaznaczoną. Daj Bóg, oby gdzieś paliwo było po drodze, nie? O kurde! I to najlepiej jak najszybciej. Mechanicy mogą naprawić, zatankować motocykl, ale nie za darmo. Koszty się sumują, więc lepiej dbaj o swoją maszynę na bieżąco. Prowadzenie motocykla. Kiedy twój motocykl nie pracuje, możesz prowadzić go do tyłu i do przodu przy użyciu gałki. Zależy ci na zachowaniu ciszy albo skończyć się piliwo, możesz prowadzić motocykl, o ile droga nie będzie zbyt stroma. Tak. To jest żart. Kurde. Bo tak o go prowadzić? No nie żartuj. No, chyba na to wygląda. Rocket. Szmaty jakie. O god damn it. Dychać ścierwo. Czy mięso to zabiorę? Panowie. Tak, Dick. Załatwiłem sprawę. Znaczy z Alvarez. Dzięki, brachu. Ona zrobiłaby dla nas to samo. To prawda. Do zbioru. Dobra, nie chcę już tego mięsa. Ja chcę paliwo. Może przecież nie będę tego motora prowadził w taki sposób. Czy to człowiek? Chyba tak. A jeżeli człowiek, to pewnie ma paliwo. No. Żenada. Dobrze, że mam naboje chociaż. Tu Radio Wolne Oregon. Prawda was wyzwoli. Ziemia jest darem dla nas wszystkich, żeby wykorzystywać ją jak chcemy i zapewnić byt sobie i swoim rodzinom. To nie moje słowa. To Bóg dał nam nad nią władzę. Jednak niektórym to nie wystarczało. Chcieli więcej. Kiedy kończyły się zapasy paliwa, wywindowali ceny, żeby móc skupić władzę we własnych rękach. Chcieliśmy zbudować tamy w celu produkcji elektryczności, ale szlaki łososi były ważniejsze niż ogrzanie naszych domów. Chcieliśmy ściąć kilka drzew, żeby wybudować domy. Ale gniazda puszczyków plamistych były ważniejsze niż cały przemysł drzewny. A teraz, kiedy federalni skryli się pod ziemią, można powiedzieć, że wyeliminowaliśmy pośredników. Nikt nie powstrzyma nas przed wzięciem. Ludzie idą! Tu Mark Copeland z Radia Wolne Oregon. Nie wierzcie kłamstwom. Tylko wiesz co, Cope? Właściwie to ceny paliwa ostatnio spadły, nawet bardzo. Jedyny problem to, że trzeba je znaleźć samemu. A z tego co mi wiadomo, mamy całe mnóstwo dupków, którzy próbują wziąć to, co im się należy. Na rzecz. Nareszcie. Tylko ilu jeszcze? Jest jeden. Widziałam kogoś. Kurwa, koniec nabojów. No nie żartuj sobie. Gira. Potrzebuję złomu. Każdy ziom zbiera złom. No. Ponoć ludzie mieli być najniebezpieczniejszymi wrogami w tej grze, a ja uważam ich za właśnie takich lightowych. W porównaniu do tej hordy, gdzie w każdego trzeba władować przynajmniej 3-4 pociski, to ludzie są dość słabi. A nie wygląda to jak na obóz, który posiada paliwo. Niestety. Jeszcze na górze. Może akurat. Mam jednak nadzieję, że coś tu będzie. Biera. Paliwa nie widać. Kiepsko, kurde, się zatroszczyłem o swój motorek. Pytanie, czy jakbym wrócił teraz do bazy i poszedł do mechanika i użył opcji zatankuj motor, to czy wróciłby on po prostu do bazy automatycznie, czy jednak musiałbym z powrotem do niego gonić? Ej, tu jest samochód. Oby. Jakie obrażenia! Wow! Szkoda tylko, że się rozwali za chwilę. Aj. No, nie ma paliwa. Jaka siara. Last chance. Nie da się otworzyć. Lipa. Debile. Ile ich tam? Nic, sprawdzę. W końcu nie mam... O, jakiś typ. Dobra, pomogę ci. Mało nabojów. Po 4 naboje, ja pierdzielę, naprawdę jest kiepsko. Hej, hej! Będzie dobrze. Nie dasz sobie tutaj rady, ale wiem, gdzie możesz znaleźć obóz. Obóz? Okej. Okej, gdzie? Pokaż mi, gdzie? Pójdę. Uplanda. Wysiłek zdało osobę do obozu. Okej. Peaceful Lake. Mark Copeland. Tam jest bezpiecznie. Już było po mnie, kurwa! Rozumiesz? Powiedz, że to był Deacon. Będą wiedzieć. Po prostu biegnij i trzymaj się z dala od dróg. A najpierw daj paliwo. Tam na górze widziałem, że coś... A, jaskinia. O, ja tam nie chcę iść. To nie na moje naboje. O! Super. Tu Radio Wolne Oregon. Prawda was wyzwoli. Na niebie pojawiły się czarne helikoptery. Może je widzieliście i słyszeliście. 25. Może super. Wydawało wam się, że tracicie zmysły. Ale to nieprawda. One są prawdziwe. To dowód, że miałem rację. Myśleliśmy, że Nero przestało istnieć jak cała reszta, że upadło z powodu własnej głupoty. Ale nie. Jak wspomniałem, ukrywali się tylko przez cały czas, czekając, aż będą mogli wypełznąć ze swoich nor i odzyskać świat. Co tu się wyprawia? Jednak tak się nie stanie, dopóki ja czuwam. Tylko absolutnie nie zwracajcie się do nich, myśląc, że ocalą wam tyłki. Wszyscy wartościowi ludzie w mundurach zginęli ponad 2 lata temu. Ci zastrzelą was na sam widok. Tu Mark Copeland z Radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwom. Jezu, Cope, niczego nie próbują odzyskać. Nie masz pojęcia, o czym ty mówisz. Poza jednym, tak, strzelają na sam widok. Farciarz. Masowy grób. Dlaczego zakopali tu to wszystko? A, no tak, bo są zwykłymi tubkami. Paliwo. Jest paliwo. Great success. Misja wykonana. Benzyna. W końcu. Dobra, najpierw sobie zatankuję i zaraz tu przyjdę. Powrotem, bo właściwie to jest miejsce naszej kolejnej misji, prawda? Żeby się na deszcz zbierało. Trzeba będzie chyba zainwestować w wytrwałość tym razem. Ejku, jak ona się powolnie regeneruje. Piomek byś zrezygnował z czekolady i wziął się ze siebie. Słabo to wygląda. Dobra, już jestem niedaleko. Pytanie, czy ja z tą hordą, która wyłaziła z tego wagonu, będę musiał walczyć. Ej, co to za znak zapytania? Halo, halo. Nie ma go na mapie. Tutaj. Słabo. Tankowanko. No to jazda. Do pełna, proszę. Zrobione. Dane. Zasiadaj. Szkoda, że nie można wozić ze sobą baków, na przykład, żeby można było je zbierać i mieć przy sobie chociaż jeden bak. Punkt Miro nad Horse Lake. Once again. To tu. Co mamy do zrobienia? Przywróć zasilanie. Płynie. Let us go. No. No, początek nie był zły. Aj, szkoda. Dawać łebki, dawać. Byle nie za szybko. Sakiel! Ty, dwóch zostało chyba tylko. Ale jaja. Czyżby się udało? Demet. Jest! Horda rozwalona. Świetnie. Nice! No nie powiem. Trochę taktyki trzeba tutaj zaprząc do rozwalania tej hordy całej. Ale się udało. Nieźle, idę pozbierać uszy teraz. Trochę tego będzie. A reputacja w obozie mi się przyda. Jak najbardziej. Jeszcze jeden mikrorejestrator. Ciekawe, czy ten mi w końcu powie, co wy tutaj wyprawialiście. Melduje agentka Sinclair. Dokładnie w tej chwili finalizuje inspekcję składowiska ciał. 13 alfa. Pracę zakończono zgodnie z przepisami. Widać, 13 przyniosła nam szczęście. Wywłaszczenie linii kolejowej Pan Pacific Railroad dobiegło końca i obecnie pociągi kierowane są przez zajezdnię Miro 27 oraz wzdłuż sprawdzonej Old Wagon Road. Należy poinformować biuro budżetowe, że musimy sprowadzić maszyny, aby naprawić tutejsze drogi leśne, no bo na księgowych z salem i misji nie można w ogóle polegać. Poza tym uzupełnienie notatki terenowej 1375. Burmistrz i cała Rada Miasta, a słowo miasto pakuje wielki cudzysłów, Marion Forks, zostali wczoraj aresztowani. Za wtargnięcie na teren prywatny i teraz stygną sobie w miejscowym areszcie. Zdaje się, że nie przypadła im do gustu niewielka odległość między składowiskiem 12 alfa a ich małym siołem. A według mnie to nie ma znaczenia. Za kilka tygodni nic nie będzie miało znaczenia. Kurde, jak tu wejść? Skoro wiedzieliście o tym wszystkim, to po cholerę tu kopaliście. Ach, głupota. Przyganiał kocioł garnkowi. Po śmietniku? Nie da rady. Może po tym. To mi się przyda. Też nie. Lipa. Jopko mać. Dobra, ziomek. Przywróć zasilanie. No jakoś muszę to zrobić. Gdzieś tu powinien być generator. A może jakoś kablami z fury? A? Nie. Spróbuję tego. Otworki. A jeszcze mam jeden pomysł. Gdybym wywalił to... No to raczej da się radę. No na pewno. Dobra, potrzebuję tu kanister przyprowadzić. Kanister gdzieś tu był. Jest. A, jakaś droga na dach? Droga na dach. Już wszystko jasne. Takie to proste. Gdybyś sprawdził, kurde, czy przypadkiem ręczny jest zaciągnięty. A kanister gdzie? Jest tam? Wezmę na wszelki wypadek. I okaże, że nie ma paliwa. O, uszy jeszcze pozbierane. Tych ścierw. O kurde, ile tutaj ich leży. I te granaty. Śmierci Nero. Tak, świetny pomysł. Wykopać groby i przewieźć tu te wszystkie zwłoki. Granaty to był dobry pomysł, ten na samym początku. Bez tego to myślę, że by było bardzo ciężko. Dobra, dawaj ten kanister i lecimy. Myk. Paliwo. Paliwo. No, mówiłem. Właśnie tak. Dobrze, że na tym polu były dwa. Bo jakby się okazało, że był tylko jeden, a ja zatankowałem motor tym, by była lipa. I myk. Cholera, to mi wszystkich ściągnie na głowę. Lepiej się bugrać niż wartego tego całego zachodu. Aha. Ale ja już... A, już rozumiem. W takim razie... Po co się... rozwala, proszę ja ciebie, głośniki. Nie no, to akurat chciałbym jednak zamknąć. Fuck it. Kurde, jednak się coś tutaj zebrało. O Boże, miałem nadzieję, że nic tu nie przyjdzie. Dobra, weź sklej już. Boże, żeby oni tylko nie weszli po tym samochodzie też. Dobranoc. No, dobranoc. I leży. Jeszcze jeden. Następnym razem będę wiedział, co z tym zrobić. Łeb. Łeb. Po jednym. Patrz, jeszcze tam jest. Nie. To już wszystkie. Nara jeszcze. Akurat ostatni nabój, patrz. No i nic tu ciekawego do tej pory nie było. Co to jest? Szmaty? Zobaczę, czy ja mogę coś zrobić. Twórce mołotowy. 3 powinny być. I są. Ok. Bandaże do 5. Jest. Apteczki nie mogę zrobić. Tego też nie mogę. To słabo. Coś tu jeszcze jest. No nie. Mizerna ta baza. Tak bardzo mizerna. A, tędy, dobra. Uklejki. Ty, na... Słyszę jeszcze kogoś. Czy niedobrze? Mam nadzieję, że mnie nie zaskoczy tu w środku. I niektóra. O, widzisz. Zawsze ma to, co najlepsze. Kupienie? Chyba skupienie dalej. Chociaż kurde, na hordy to kondycja jest mega przydatna. Dawaj kondycję. Już w tym momencie daję sobie z tego sprawę, że szybki bieg tutaj to jest must have. Aktualizowano wątek fabularny, czyli to jest to, po co tu przyszedłem. Kolejny mikrorejestrator Miro. Nie wiem, co to jest. Mamy mnóstwo problemów, żołnierzu. O którym konkretnie mówię? Zbliża się kolejny pociąg i to szybko. Odsunąć tych ludzi. Skontaktuj się z dowództwem, nie mamy miejsca. Mówiłem im już, że potrzebujemy jeszcze kilkunastu koparek, albo będziemy musieli zamknąć. Pan nie rozumie. Wszystko rozumiem. Te dupki z Portland w ogóle nie słuchają. Mówiłem im, że nie mamy już miejsca. Samochody stoją w pieprzonym korku aż do Fairway. Wszystkie wyraz stąd potrzebne pełne są ludzi krwawiących z pierdolonych oczu. Pociąg! Nikt nie odpowiada! O czym ty do diabła gadasz? Radio! Ich radio milczy do cholery! Ruchy! Ruchy! O mój Boże! Nie! Uspane. Dobra, wszystko wzięte stąd. To jeszcze jest jakaś... A, szafa na broń. No i znowu. Nic tu nie ma dla mnie. Tu jest jakaś odznaczka, ale co to robi? Nie wiem, co to jest właściwie. Ale mam tylko max. Szkoda, że to nie naboje. Dobra. O! Helikopter! No, znowu się naroiło tego dziadostwa. Wysyłają mnie do tego punktu z Leonem, zdaje się, tak? Nie. Nie, tak. W pogoni za Leonem. Wątek fabularny. Dobra. Pokaż mi, co my tu mamy. Czyli tak, w pogoni za Leonem i eksterminator stref lęgowych. Czyli właściwie ten eksterminator to dla mnie jest taka misja poboczna trochę. Mimo iż znajduje się tutaj w wątkach fabularnych. Strefa lęgowa u Widiego. Gniazda. Dobra, tym się zajmiemy kiedy indziej. Okej. Czyli kolejne miejsce, gdzie się udajemy, to punkt pierwszy. Tutaj. Motocykl jest za daleko, ok. Wróci do motocyklu i lecimy do obozu Coplanda, żeby zaopatrzyć się w naboje, zatankować elegancko i wtedy będę ruszał dalej na misję Zapłacą za Ciebie. Ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie, a Wy nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować ten kanał. Cześć!